Cześć. Dzisiaj będzie temat trudny, temat triggerujący i będzie to film, który będzie długi, ale myślę, że to jest rzecz, o której warto tutaj porozmawiać. Będziemy rozmawiać o handlu ludźmi w kontekście przede wszystkim kobiet w Chinach, ale nie tylko. Do przygotowania tego tematu skłoniła mnie ostatnia trudna sytuacja w Chinach, sytuacja z końca stycznia i początku lutego. I była to sytuacja, w której odnaleziono kobietę na wsi w prowincji Jiangsu na łańcuchu. Na moim Instagramie kilka dni temu pytałam, czy o tej sytuacji słyszeliście. Pomimo tego, że jakieś polskie media zaczęły raportować, coś na ten temat pisały, to niestety 90% moich odbiorców na Instagramie zaznaczyło odpowiedź nie. A myślę, że to jest temat wart poruszenia. To jest temat, którym Chiny żyły przez praktycznie cały luty i początek marca. To jest rzecz, o której różne osoby mówiły w miejscach publicznych, to jest rzecz, o której dyskutowano w internecie, to jest rzecz, która poruszyła chińskie kobiety głównie, ale mężczyzn również. I na początek szybki kontekst, bo to jest sytuacja kobiety na łańcuchu z powiatu Fong w mieście Xuzhou w prowincji Jiangsu na wschodzie Chin. To jest sytuacja, w której kumulują się pewne problemy społeczeństwa chińskiego, które wywołują no po prostu wściekłość, bo mamy tutaj handel ludźmi. Tutaj w tym przypadku akurat to jest kobieta, ale porwania dzieci, handel dziećmi. Do teraz wiele osób w Chinach szuka swoich dzieci, które w latach 00 czy w latach 90 zostały porwane po prostu na sprzedaż. Mamy kobietę, która prawdopodobnie wbrew swojej woli urodziła ósemkę dzieci. Mamy tutaj gwałty. Do tego okazało się, że ta kobieta jest chora psychicznie. I tutaj jeszcze dokładamy stygmę, z którą na co dzień spotykają się osoby z zaburzeniami psychicznymi tutaj w Chinach. Ale zacznijmy od tła tej całej sytuacji, czyli od dnia, w którym odnaleziono kobietę na łańcuchu w powiecie, na wsi, w powiecie Fong, w prowincji Jiangsu. Pod koniec stycznia 2022 pewien vloger, lokalny vloger z prowincji Jiangsu, który zajmuje się na co dzień, zajmował się, jego konto już nie istnieje, zajmował się na co dzień pokazywaniem na Douyinie osób, które w jakiś sposób są wykluczone. Osób na przykład niepełnosprawnych, czy osób bardzo skrajnie wręcz ubogich. Te wszystkie filmy były publikowane na Douyinie, czyli takim chińskim, lokalnym TikToku. I film, o którym tutaj jest mowa, film, na którym możemy zobaczyć kobietę na łańcuchu, to jest film, w którym ten vloger, zresztą sami zobaczycie, jak to wygląda. Niho! Mogę nawet i włączać chyba. Mogę nawet i włączać chyba. 我给你拿个衣服去，好不好？我这样说话，你能听懂？我跟你说话能听懂吗？不能。 W tej szopie widzimy kobietę, która na szyi ma założony łańcuch. Jest tym łańcuchem przykuta do ściany. Vloger mówi, że tutaj jest jej jedzenie, którego już nie zjadła, które ostygło. Rzecz dzieje się w styczniu w prowincji Jiangsu, w której zimą temperatury spadają poniżej zera. Ta kobieta nie jest ubrana w żadne ciepłe ubrania. Tam ten pan tam coś tam jej oferuje, żeby jej założyć, żeby było jej cieplej. Ale w dalszym ciągu mamy do czynienia z sytuacją dramatyczną. Kobieta siedzi w szopie, ma łańcuch na szyi. To wideo wywołało ogólnokrajowy skandal. Obejrzano je setki milionów razy. Do tego wiele razy było porównywane do filmu Blind Mountain, czyli filmu, który przedstawia historię kobiety, która również została sprzedana farmerowi, zamieszkała na tej farmie bez możliwości ucieczki. I oczywiście, jak wspominałam na początku, Chiny to jest kraj, w którym te rany, jeżeli chodzi o problem handlu ludźmi, jeszcze się nie zdążyły zabliźnić. Właśnie dlatego, że wiele osób w swoich rodzinach miało osoby, które zostały porwane na przykład które zostały porwane na sprzedaż. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacjami takimi, w których na przykład osoby jadą do jakichś dużych miast, żeby szukać dzieci, które zostały porwane 20 lat temu. Mamy do tej pory historię takich ponownych spotkań po iluś tam latach, bo jakieś dziecko 15-20 lat temu zostało po prostu w jednej części Chin porwane, a w drugiej części Chin ktoś sobie to dziecko po prostu kupił.
Do tego mamy problem gwałtów małżeńskich, który w chińskim prawie w dalszym ciągu nie jest w żaden sposób zdefiniowany. Chiny są jednym z niewielu jeszcze krajów na świecie, w których gwałt małżeński nie jest w żaden sposób prawnie zdefiniowany. Jeżeli żona chciałaby oskarżyć męża o gwałt, no to sąd nie będzie miał podstawy prawnej, żeby taką skargę w ogóle rozpatrzyć. Wszystko to oczywiście sprawiło, że Chińczycy nie mogli, nie byli w stanie przejść obok takiej sprawy obojętnie. Domagano się wyjaśnień od powiatu Fong, domagano się śledztwa, ludzie chcieli natychmiast wiedzieć, dlaczego ta sytuacja tak wygląda, co tam się wydarzyło. I tutaj dochodzimy do pierwszego oświadczenia powiatu Fong, które zostało wydane 22 stycznia 2002 roku, dosłownie parę dni po opublikowaniu wcześniej wspomnianego vloga na Douyinie. No i władze powiatu Fong napisały, że kobieta przykuta do ściany ma nazwisko Yang i jest ona w związku małżeńskim z mężczyzną o nazwisku Dong, który jest ojcem tej ósemki dzieci, tak więc twierdzą, że jest to małżeństwo. Jednak później zaczęły u kobiety nasilać się syndromy choroby psychicznej, przez co stała się agresywna dla swojej rodziny oraz innych ludzi, więc mąż zdecydował się ją odseparować od reszty rodziny, czyli od niego i od dzieci. Dalej powiedziano, że kobieta została skierowana do szpitala na leczenie i jest bezpieczna. Tutaj w ogóle mamy jeszcze inny problem, który nam wyskakuje z lodówki, to jest to, że rzeczywiście na terenach wiejskich w Chinach jest bardzo trudny dostęp do pomocy medycznej, a jeżeli mówimy o takiej pomocy psychologicznej, pomocy psychiatrycznej, no to to już jest w ogóle poza jakimkolwiek zasięgiem. I najlepsze teraz, na końcu dodano jeszcze, że wszystko po to, aby ta kobieta mogła spędzić zdrowe, spokojne, rodzinne święta, bo to było chwilę przed chińskim Nowym Rokiem, przed obchodami chińskiego Nowego Roku. Oczywiście władze Fong tłumaczyły, robiły wszystko, żeby wytłumaczyć, że pani o nazwisku Yang wcale nie jest żadną ofiarą handlu ludźmi, tylko ona jest po prostu żoną tego pana, dlatego żeby odsunąć podejrzenia od siebie. No bo jeżeli wydałoby się, że to jest handel ludźmi, no to władze tego regionu również byłyby w to zamieszane, tak? Jak się pewnie domyślacie, to nie zadowoliło internautów w żadnym wypadku. Był taki hashtag, który brzmiał tak: Guanfang tongbao Xuzhou Fengxian sheng yu ba hai nü zi qingkuang. Czyli hashtag można przetłumaczyć mniej więcej jako władze wydają raport na temat kobiety na temat matki ośmiorka dzieci z Fong. I ten hashtag został przejrzany, obejrzany 150 milionów razy. Wpisy były w przerażającej większości krytyczne i głosy sprowadzały się głównie do tego, że po prostu oni opublikowali w tym raporcie to, co mieli o tej rodzinie w swoich dokumentach, żeby tylko uciszyć głosy ludzi, ale to, co rozwścieczyło te osoby najbardziej, to był ten dopisek na dole, że żeby ta kobieta spędziła wspaniałe rodzinne święta, no bo hej, mówimy o kobiecie przykutej łańcuchem do ściany, tak, w szopie, o jakich wy do cholery świętach rodzinnych w ogóle mówicie? Oczywiście w tamtym momencie zaczęło się też coraz więcej pytań o ósemkę dzieci. Ósemka dzieci, w Chinach można mieć tylko trójkę dzieci, to małżeństwo wzięło ślub w roku 1998, w którym jeszcze można było mieć tylko jedno dziecko. Skąd więc? Kto więc w ogóle wydał hukou ośmiorgu dzieci? Hukou. O hukou jest odcinek mało powiedziane. Czym jest hukou? Zapraszam tutaj. Kto wydał hukou? Kto, czyli tak jakby kto zarejestrował te dzieci? Kto na to pozwolił? No, mnożyły się i mnożyły się pytania. Kolejnym problemem było to, gdzie jest rodzina tej kobiety. Jeżeli nie była ona rzekomo ofiarą handlu ludźmi, to gdzie są jej rodzice? Ta kobieta wyglądała na 40 lat, 40 kilka i rodzice powinni jeszcze żyć. Zresztą jeżeli została urodzona w latach 70., to jeszcze powinna mieć jakieś rodzeństwo. Gdzie są te wszystkie osoby? Dlaczego nikt się nie odzywa? Historia kobiety na łańcuchu z Fong była na ustach wielu osób przez cały praktycznie luty. Pomimo tego, że w lutym w Chinach, w Pekinie odbywały się Igrzyska Olimpijskie, zimowe, to przez wiele dni hasztagi na Weibo, które mówiły o kobiecie na łańcuchu, były wyżej. Prześcigały hasztagi powiązane z
choćby Igrzyskami Olimpijskimi, które przez luty miały być przecież numerem jeden w Chinach. No jak widać wcale nie były, a przynajmniej nie przez cały czas ich trwania. Warto też dodać, że ojciec tych dzieci, czyli ten rzekomy mąż, przez cały czas trwania tej sprawy dawał wywiady do prasy, do mediów ogólnie. W pewnym momencie nawet założył swój kanał na Douyinie, który potem mu na szczęście skasowano. Oczywiście największym problemem było tutaj to, że ci internauci nie dawali wiary w te oświadczenia mówiące, że ta kobieta na przykład ma nazwisko Yang, takie było pierwsze nazwisko, które podano. No też dlatego, że część z tych osób prawdopodobnie ma w rodzinie zaginionych, którzy zostali gdzieś porwani i co się z nimi dalej stało, nie wiadomo. Zaczęto więc szukać, internauci zaczęli więc szukać na własną rękę, kim ta kobieta może być. Pierwsze podejrzenia padły na kobietę, która nazywa się Li Ying i która 26 lat temu zaginęła w prowincji Sichuan. Były nawet w internecie takie zdjęcia porównujące tą Li Ying, która zaginęła te 26 lat temu w Sichuanie, z zdjęciem kobiety przykutej do ściany. Rzeczywiście wyglądała podobnie, ale z testów DNA, które przeprowadzono później, wynika, że nie jest to ta kobieta, więc trzeba było poszukiwania kontynuować. 30 stycznia wydano kolejne oświadczenie, władze Fong wydały kolejne oświadczenie i napisano tam, że kobieta w 1998 roku była bezdomna i żebrała po prostu na ulicach Fong, po czym została przez rodzinę Dunga zabrana, że przez jego rodziców, zabrana do domu, gdzie potem poślubiła jednego z synów, czyli tego teraz ojca. Kobieta miała nazywać się Yang Mouxia. Mou to jest cenzura, więc Yang Coxia. A przynajmniej takie imię i nazwisko miało figurować w akcie małżeństwa. Tylko że te dane nie zostały w żaden sposób potwierdzone w momencie, w którym para brała ślub. I tutaj urzędnicy przyznali, że nie wiedzą, czy to jest prawdziwe, bo one nie były w żaden sposób potwierdzone. Dalej w tym oświadczeniu jest napisane, że kobieta miała mieć już wcześniej problemy psychiczne i że latem zeszłego roku znacznie jej się pogorszyło, a później zdiagnozowano schizofrenię. No, mamy już trochę więcej informacji, ale w dalszym ciągu no nie. I mamy kolejne oświadczenie z 7 lutego 2022. W tym oświadczeniu zostały zdementowane wszystkie te poprzednie informacje, jako że po presji internautów zaczęto badać tę sprawę bardziej. No i co się okazało? Okazało się, że ta kobieta tak naprawdę nie ma nazwiska Yang. Okazało się, że kobieta na łańcuchu nazywa się Xiaohua Mei. I urodziła się w Yunanie, w wiosce Yagu, w powiecie Fugung. W 1994 roku wzięła ślub, ale nie z tym mężczyzną, tylko z kimś innym, po czym się rozwiodła i wróciła znowu do wioski Yagu po 2 latach, czyli w 1996 roku. Po powrocie do tej wsi Yagu, rodzina Xiaohua Mei poprosiła kobietę o nazwisku Sang, czyli jakąś znajomą, która również pochodziła z tej wsi, ale mieszkała w Jiangsu. Poprosili ją, aby ta zabrała Xiaohua Mei do Jiangsu, gdzie ta mogłaby znaleźć jakiegoś partnera, męża i otrzymać dostęp również do leczenia problemów psychicznych, bo jednak prowincja Yunnan to jest prowincja jedna z najbiedniejszych w Chinach, prowincja Jiangsu plasuje się raczej w górnej partii tabeli, więc tak, taka miała być historia. Xiao jednak zaginęła. Tak podano, że kobieta zaginęła zaraz po przyjeździe do Jiangsu, co oczywiście nigdy nie zostało zaraportowane policji. Na końcu tego oświadczenia przeczytamy jeszcze, że przeprowadzono testy DNA i kobieta na łańcuchu to jest Xiaohua Mei z wsi Yagu w prowincji Yunnan. Po opublikowaniu tego oświadczenia zatrzymano 3 osoby. Pierwszą z nich był oczywiście Dong, czyli ten mąż. Drugą była kobieta, ta kobieta Sang, która zabrała Xiaohua Mei z Yagu w prowincji Yunnan do Jiangsu i ją tam po prostu sprzedała. Ona nie zaginęła nigdy, tylko ona po prostu sprzedała tą kobietę rodzinie Donga. Trzecią osobą zatrzymaną za handel ludźmi był mąż tej kobiety Sang. I tu się oczywiście sprawa nie skończyła, no bo zwróciliście na pewno uwagę na to, że tak, zatrzymano jakichś ludzi za handel ludźmi, ale gdzie są zarzuty za trzymanie kobiety na łańcuchu? Gdzie są zarzuty za gwałty? Gdzie są zarzuty za ósemkę dzieci? Gdzie to wszystko jest? Tutaj mamy jedynie zatrzymanie 3 osób za sytuację z roku 1998, czyli za
sprzedaż kobiety rodzinie Donga, rodzinie Dongów, tak? Kolejne wątpliwości budził też wiek rzekomej Xiaohuamei, bo on nie został nigdzie podany. Oczywiście to też nie jest tak, że te oświadczenia wychodziły i wszystko było tak ładnie, przejrzyście i tak dalej, bo na przykład był taki wątek, gdzie dwie kobiety chciały na własną rękę sprawdzić to, co tam się dzieje i odwiedzić, zobaczyć, czy rzeczywiście kobieta, która była wcześniej na łańcuchu, jest teraz w szpitalu. I te kobiety zostały zatrzymane na policji pod zarzutem wszczynania kłótni i prowokowania zwad, czyli takiego paragrafu wytrychu tutaj. Zostały zatrzymane przez lokalną policję, nie dostały możliwości zobaczenia, co się z tą kobietą dzieje, więc rzeczywiście lokalne władze z powiatu Fong próbowały jak tylko mogły tuszować tę sprawę. Oczywiście no to jest też powiązane z tym, że tu mamy aż trzy oświadczenia, tak? Mamy oświadczenie pierwsze, które myśleli, że załatwi sprawę, nie załatwiło. Oświadczenie drugie, oświadczenie trzecie, to wszystko się działo dopiero po ogromnej presji ze strony chińskich internautów, którzy mówili, że ta sprawa musi zostać rozwiązana, bo kobieta na łańcuchu stała się po prostu w pewnym momencie symbolem tych wszystkich kobiet, które zostały gdzieś przez ostatnich kilkadziesiąt lat sprzedane. Ale niestety w tym momencie w dalszym ciągu nie mamy większości informacji. Być może nawet to, co powiedziałam wcześniej, to są informacje błędne, ale nie wiemy tego jeszcze. Kolejną postacią, którą mogę tutaj wspomnieć, jest dziennikarz śledczy Deng Fei. Deng Fei jest dziennikarzem śledczym i prowadzi profil na Weibo. Powiedział, że dotarł do źródeł mówiących, że Xiaohuamei urodziła się 6 czerwca 1969 roku, co oznaczałoby, że ma 52 lata. No i tutaj pojawiły się kolejne pytania, czy 52-letnia kobieta trzymana w takich warunkach na łańcuchu w szopie byłaby w stanie urodzić dziecko, bo najmłodsze z tych dzieci, które tam były, miało zaledwie 2 lata. Czy kobieta, która miałaby 52 lata i trzymana byłaby w takich warunkach, wyglądałaby w ten sposób? No bo ona jednak nie wyglądała na kobietę 52-letnią trzymaną w szopie na łańcuchu, wyglądała na młodszą. Pytania się mnożyły i mnożyły, a tymczasem do internetu w wycieku został wrzucony akt małżeństwa Xiaohuamei oraz pana Dong. I ten akt małżeństwa rzeczywiście potwierdzał, że Xiaohuamei ma 52 lata, tylko że zdjęcie kobiety w tym akcie małżeństwa to nie była ta sama kobieta, która przetrzymywana była na łańcuchu, czyli rzekoma Xiaohuamei. I kolejne doniesienia wskazywały na to, że Xiaohuamei nie urodziła się w 69 roku, a w roku 77. W 1998 roku została przez wcześniej wspomnianą kobietę o nazwisku Sang przywięziona do Jiangsu i sprzedana rodzinie Donga za 6 tysięcy juanów, czyli około 4 tysiące złotych. Pierwsze dziecko Donga, tego mężczyzny, urodziło się w 1997 roku, więc kto jest matką tego dziecka? Tego też się nie dowiedzieliśmy. No i wreszcie, 23 lutego China Digital Times opublikowało takie długie podsumowanie całej tej sprawy i okazało się, że ta kobieta, która była w szopie na łańcuchu, była wielokrotnie sprzedawana. Akt małżeństwa zawiera nieprawdziwe informacje, o czym lokalne władze wiedziały, no bo ktoś dał ślub mężczyźnie z kobietą bez dokumentów. Jak się ta kobieta nazywa? Skąd ona się wzięła? Nikt o to nie pytał, tylko była kobieta, był mężczyzna, dali im ten ślub. W tamtym momencie stołki straciło lub też zostało aresztowanych 17 urzędników pracujących w Fong oraz wyrzucono sekretarza partii. To jest tyle, jeżeli chodzi o tę historię od praktycznie końca stycznia do początku marca, przez cały luty i przez połowę marca internet wrzał, miejsca publiczne wrzały. Widziałam zdjęcia osób, które przejeżdżały się szanghajskim metrem, mając na koszulce z tyłu napisane: proszę, śledźcie dalej sytuację kobiety na łańcuchu z Fong. Powstawały murale, które niestety chwilę później były zamalowywane. Były w różnego rodzaju miejscach publicznych naklejane naklejki na ten temat. Czytałam nawet post, w którym ktoś pisał, że w szanghajskiej linii metra ktoś chodził od wagonu do wagonu i w każdym wagonie zatrzymywał się i mówił: proszę, pamiętajcie o kobiecie na łańcuchu z Fong. To naprawdę jest historia, którą przez ostatnie prawie 2 miesiące żyły i żyją cały czas Chiny.
To jest tyle, jeżeli chodzi o historię kobiety z FON. To jest sytuacja rozwojowa, być może więcej informacji pojawi się jeszcze później, ale chciałabym Wam jeszcze przytoczyć pewien artykuł, który napisał Sexton. Sexton to jest medium chińskie, które anglojęzyczne, które zajmuje się przybliżaniem w języku angielskim chińskich problemów społecznych. I Sexton w tym artykule przeanalizował schematy migracji kobiet z południowo-zachodnich biednych prowincji, takich jak Sichuan, Yunnan czy Guizhou, do prowincji Jiangsu, czyli do tej prowincji, w której odnaleziono kobietę na łańcuchu. I niestety wyniki tej analizy, no, mrożą krew w żyłach. Ja Wam tutaj teraz kilka takich najważniejszych informacji z tego artykułu przytoczę, a jeżeli chcecie sobie przeczytać cały, to zapraszam, link jest w opisie. Pierwsze informacje mówią, że pomiędzy rokiem 2017 a 2020 chińskie sądy rozpatrywały aż 1250 spraw powiązanych z handlem kobietami, czyli bardzo dużo, a prawdopodobnie tych spraw jest wiele, wiele więcej. I sytuacje zawsze wyglądają podobnie. To są najczęściej kobiety, które są w jakiś sposób wykluczone. One są gdzieś łapane i porywane, albo niekiedy sprzedawane nawet przez swoje własne rodziny. I analizując te dane, możemy dostrzec niepokojący, bardzo niepokojący trend migracji kobiet z biednych południowo-zachodnich regionów Chin, szczególnie w miejsca znane z tego, że jest tam ogromna dysproporcja kobiet i mężczyzn. W prowincji Jiangsu takich miejsc jest wiele, głównie na północy tej prowincji Jiangsu. W samym tylko powiecie Fong na 100 kobiet przypada prawie 148 mężczyzn, co oznacza, że na 3 urodzonych chłopców urodziły się tylko 2 dziewczynki. Powodem oczywiście są selektywne aborcje i to o wiele bardziej widać na wsiach niż w miastach, dlatego że na wsiach o wiele bardziej premiuje się w dalszym ciągu posiadanie synów. W artykule jest wypowiedź kobiety, która mówi, że w takich miejscach jak właśnie powiat Fon, rodziny bez synów są wyśmiewane i gorzej traktowane. Co ciekawe, w samym Xuzhou dysproporcja kobiet i mężczyzn zanika w rocznikach 15 lat i więcej. Co to znaczy? To znaczy, że wśród osób, które mają 15 lat lub mniej, dysproporcja kobiet i mężczyzn jest bardzo duża, ale ona gdzieś znika w momencie, w którym te osoby przekraczają 15 rok życia. I co się może, jaki może być powód tego? Pierwszy może być taki, że mężczyźni wyjeżdżają do pracy, do innych miejsc w Chinach. Drugi może być taki, że po prostu duże liczby kobiet, tabuny kobiet przyjeżdżają, żeby tam wyjść za mąż. No i jak myślicie, z którym powodem mamy do czynienia w tym przypadku? Oczywiście nie trudno się domyślić, że jest to powód drugi. I tutaj mamy przytoczone dane, z których wynika, że w latach 2000-2010 aż 60 tysięcy kobiet przeprowadziło się do Xuzhou z innych prowincji Chin. 80% wszystkich migracji do Xuzhou z innych prowincji to kobiety. Oczywiście na pierwszym miejscu prowincji, z których te kobiety przyjeżdżają, są prowincje sąsiednie, czyli Anhui, czyli Shandong, ale niepokojąco wysoko są prowincje odległe, właśnie takie jak bardzo biedny Yunnan, bardzo biedne Guizhou i też biedny Sichuan. Dlaczego te kobiety przyjeżdżają z tego Yunnanu, z tego Guizhou, z tego Sichuanu do Jiangsu? No odpowiedź nasuwa się sama. Nie mamy żadnych danych, które jednoznacznie wskazywałyby na to, że wszystkie kobiety przyjeżdżające do północnych regionów Jiangsu z prowincji południowo-zachodnich zostały kupione, ale niestety z badań wynika, że 80% wszystkich kobiet przyjeżdżających do północnych regionów Jiangsu przyjeżdża tam, żeby wziąć ślub. Po czym 80% kobiet przyjeżdżających do południowych rejonów Jiangsu, te kobiety przyjeżdżają tam, żeby podjąć pracę. Czyli ta dysproporcja pomiędzy tym, że tu 80% osób, kobiet przyjeżdża, żeby pracować, a tu 80% kobiet przyjeżdża, żeby wziąć ślub, jest bardzo niepokojąca. I artykuł na Sexton kończy się wypowiedzią kobiety 24-letniej, która pochodzi z powiatu Fon. I co ta kobieta powiedziała? Ona powiedziała, że sama dorastając w tym powiecie znała 3 kobiety z południowo-zachodnich Chin, które zostały porwane i sprzedane do powiatu Fon. Do tego to, że te kobiety były ofiarami handlu ludźmi, było ludzie, wszyscy, którzy mieszkańcy, którzy tam mieszkali w powiecie Fon, oni o tym wiedzieli, ale nikt tego nie zaraportował na
policję. Ta kobieta, Fan Hui, ona powiedziała, że problemem może być to, że wiele osób w biednych regionach Chin nie bardzo jest w stanie dostrzec różnicy pomiędzy sprzedaniem swojej córki, a znalezieniem partnera przez swatkę, bo w Chinach w dalszym ciągu mamy do czynienia z pieniędzmi, jest to tak zwany cajli, nawet jeżeli para sama się pozna i chce się pobrać, to tam są w to bardzo często również zakręcone pieniądze. Więc ona powiedziała, że dla wielu osób ta linia pomiędzy znalezieniem sobie partnera, partnerki przez swatkę, a po prostu sprzedaniem córki jest bardzo, bardzo cienka i dla niektórych trudna do zrozumienia. Dalej jest jeszcze przytoczona historia, w której Fan Hui mówi, że kiedy była w drugiej klasie, poszła do koleżanki do domu i zobaczyła, że jej matka nie ma dłoni. Okazało się, że ta matka również została porwana, a kiedy chciała zbiec, przemytnicy ucięli jej dłoń. Dobra, to jest tyle. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam pokrótce tutaj, o co chodzi w tej sytuacji oraz jakie jest tło w ogóle tutaj takich problemów w Chinach. Komentarze na dole są wyłączone, jako że nie widzę tutaj w ogóle żadnego pola do dyskusji. No, rozmawiamy o handlu ludźmi. Come on. Więc dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli chcecie więcej takich informacji, ogólnie informacji z Chin, no to jak zwykle zapraszam na mój Instagram. Poważnymi tematami zajmujemy się w podcaście Mało Powiedziane, który też znajdziecie tutaj. Dziękuję i do następnego.